Cześć. Dzisiaj nietypowo, bo z tylnego fotela. A to dlatego, że przedni nieprzyzwoity i się rozebrał. Rozebrał się dlatego, że zepsuło się podparcie, ale w tym fotelu założyłem nie tak dawno, albo już dawno, jak wymieniałem go, troszkę lepsze mocowanie linek na boki. Jak widzicie, normalnie linki były mocowane tutaj pod poduszką. Ja mam takie z mocowaniem jakby poliftowym, poprawionym tutaj i tutaj, a więc tutaj się nie zerwały. Sama linka też jest dosyć gruba, a więc ona też się nie zerwała. A więc co się zepsuło, zapytacie? Ano, zepsuło się tutaj. Tutaj w środku zerwał się plastik i jedna linka wypadła z tego plastiku. No i teraz trzeba szukać tej oto części. Nie wiem, czy tak łatwo będzie ją znaleźć. A auto będzie chwilę bez ubranego siedzenia. Nagrywam ten filmik jak po to, żeby wam pokazać, że Renault, nawet jak już coś poprawi, to nadal jest coś, co może ulec awarii. No i co? Jakbyście chcieli zdjąć taki pokrowiec z siedzenia, no to na dole macie zaczepione takie gumeczki. Przy poduszce powietrznej macie wbite tutaj te plastiki i te plastiki. No i musicie zdjąć jeszcze rączkę. A później taki pokrowiec dosyć sprawnie schodzi do góry. I wtedy można manewrować zarówno przy silniczkach, jak i przy podparciu. A bez tego podparcia trochę kiepsko, bo plecy strasznie wpadają. Dobra, znalazłem w moich czeluściach mechanizm regulacji. Jak widać, wszystkie łapki tutaj wyglądają dobrze. A więc będziemy go wymieniać. No i co? Musimy wylecieć z tym zagłówkiem, a więc zagłówek do samej góry. I żeby go wyciągnąć, wciskamy tutaj ten element. Czyli tutaj naciskamy i zagłóweczek nam pójdzie do góry. Zaraz go sobie pociągnę jedną ręką, to ciężko. Zobaczycie, jak już wyjdzie. No i po wciśnięciu tego zagłówek idzie nam do samej góry. Tu już sobie to rozebrałem wcześniej, nie składałem do końca, a więc tutaj w poduszkę po prostu idzie nam część z przodu, część z tyłu. To mam już rozbrojone. Tu na dole takie zaczepki, gumeczki kiedyś to były, ale już sparciały. No i musi jeszcze przejść tutaj koło tego. I najpierw rączka pod spód i wyciskamy sobie. O, tutaj wyciskamy sobie te prowadnice. Czyli ja pod spodem po prostu ścisnąłem to i wyszło jedno. Tutaj ściskam drugie i wychodzi. Tam jeszcze na dole jest coś takiego, co jest zaczepione tutaj na dole. To trzeba jeszcze odczepić. Czyli wyjmujemy z poduszki, zdejmujemy tutaj rączkę. Tą rączkę, żeby zdjąć, musicie sobie najpierw wyjąć ten element z tego, a to już schodzi. No i w tej chwili cała tapicerka nam idzie do góry. Tak oto wygląda ten pokrowiec. On się jeszcze tutaj trzyma na poduszce tą gąbką, a więc musimy go tutaj odhaczyć, żeby wyszedł. No i z tamtej strony, z drugiej, też się trzyma na czymś takim. A więc z tego też musimy to lekko odhaczyć. No i pokrowiec już mamy zdjęty. Mamy dostęp do naszego mocowania. I co? I teraz muszę to rozwiercić. Mam nadzieję, że moja wiertareczka da tutaj radę. Ustawię to sobie do pionu. Rozwiercę.
i zobaczymy, jak nam to dalej pójdzie. O, tu nawet jest ten ułamany element, który nam tutaj strzelił, ale raczej go nie skleimy. Za to klej, z tego co pamiętam, to chyba dawałem tutaj, żeby nam te prowadniczki nie wyszły, a więc trzeba będzie to jakoś obkręcić, żeby udało się to zdemontować. Więc przestawiam sobie fotel w pozycję do wiercenia, czyli trochę wyżej, żeby miał dostęp tutaj z tej strony. Mam nadzieję, że będzie. Jak nie, to rozłożę go do tyłu. Chyba do tyłu będzie w sumie nawet łatwiej. Tylko trzeba będzie wsiąść z drugiej strony. Zaraz spróbujemy. Dobra, fotel położyłem już sobie na kolanach. Nie wiem, jak wysiądę, jak mi się prąd skończy. To może być faktycznie drobny problem? Nie, damy radę. Tu będę miał dostęp do tego nita. I ten oto piękny nit. Zaraz tutaj sobie rozwiercimy. Tu już sprzęt czeka. Jak rozwiercimy, to chyba wyjdzie to już łatwo. Zaraz zobaczymy. Dobra, jak tylko wywaliłem nita, to ładnie tutaj wypadło. Myślę, że z tej pozycji nawet nie będziemy tego zmieniać. No i co? Teraz muszę te linki z tego wydostać. Widać tutaj jeszcze pozostałości mojej kropelki. A więc zaraz to złamię. Spróbuję to obkręcić i zobaczymy, jak dalej. Dobra, linki tutaj wkładamy tutaj od boku, przekręcamy i nam wchodzą. Cały mechanizm wkładamy tam, zahaczamy go w dół lekko, jak wejdzie. O, i teraz pozostaje nam to przynitować. Tutaj jeszcze ewentualnie mogę sobie to trzasnąć jakoś klejem, żeby mi te linki się nie wysunęły. Teraz nad tym jeszcze pomyślę. Dobra, nit i podkładka już tam na miejscu. O, w takim setupie. Czyli mamy nit trochę dłuższy. Wolałem wybrać trochę dłuższy. Dałem podkładkę jeszcze na sam koniec, żeby mi bardzo nie rozwaliło przypadkiem tego plastiku. Zobaczymy. Będę spróbował dociągać tak, żeby się tylko trzymało. A żeby tam nie wywierał za dużej siły. Zobaczymy, jak moja nitownica dziadowska da radę. Kropelka mi tutaj wysycha. Wziąłem wszystkie zapasy starych kropelek z domu. Mam nadzieję, że pancerzyk się będzie trzymał i linka w środku będzie chodziła. Jeszcze raz pokazuję wam, jak wygląda poprawione mocowanie tutaj z tej strony. Tu możecie zobaczyć, co poległo u mnie. Że widać, że tutaj się coś oderwało. W najsłabszym punkcie. Nit z podkładką bardzo dobrze się tam sprawił. No i co? Zaraz będę to wkładał. Oby się linki trzymały. Oby ten mechanizm nie pękł tak jak poprzedni. Do całej roboty potrzebna mi była wiertareczka do rozwiercenia nitów. Nitownica. Mimo że uważałem, że jest bardzo dziadowska, to nawet zrobiła robotę. Odpowiednie nity. Nie pamiętam, jaki to był rozmiar. Mogę wam tylko przymierzyć do bok kropelki, coś takiego. Nieduże nity. Ja to mierzyłem po prostu do tego mechanizmu. Wziąłem sobie poprzedni mechanizm i prosiłem o taki, żeby pasował w tą dziurkę. Jak będziecie prosić w komentarzach, to może wezmę suwmiarkę i to zmierzę. Ale tagowej chyba ze sobą nie posiadam. No i co? Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować. Jeżeli macie jakieś wątpliwości w tej naprawy, zostawcie je w komentarzach. A jeżeli film wam się przydał, albo kiedykolwiek walczyliście już z podparciem lędźwowym w Lagunie Dwójce, to zostawcie lajka. Zaraz to składam. Tutaj te plastiki od poduszki muszą wejść. Tu. Tu. I tam. A to pakujemy w tą szczelinę. No i jeszcze na dole mamy coś takiego. Tylko że u mnie już się troszkę rozerwało, ale zawsze tam coś będzie trzymać. No i nawet udało się poskładać do kupy.
podstawa, oparcie. Tutaj tapicerka ładnie dosyć siadła. Autko trzeba jeszcze odkurzyć i będzie miodzio.